Kol znak podkreślenia me znak podkreślenia matche znak podkreślenia. Napisał. Gdzie Alorant? Kol znak podkreślenia me znak podkreślenia matche znak podkreślenia. Napisał. Halo. Kol znak podkreślenia me znak podkreślenia matche znak podkreślenia. Napisał. Wuja. Siemano. No, teraz będzie troszeczkę mi łatwiej z wami gadać. Bo będzie mi czytać czat. Iwona. To dzisiaj sobie farmingujemy trochę. Farmingujemy. Wuja na roli dzisiaj. Będzie. Kol znak podkreślenia me znak podkreślenia matche znak podkreślenia. Napisał. Wylacz ta Iwonę kurna. Nie. Nie. Nie wyłączę ci. Coś źle czyta twój nick? Czy co? Mi tam przyszło. A, dobra. Raczej mało ważne. W tym momencie. Kol znak podkreślenia me znak podkreślenia matche znak podkreślenia. Napisał. Zims good. No to się cieszę, że ci się podoba. Przynajmniej wesoło będzie. Generalnie dzisiaj wrzuciłem ASICa z wczorajszego dnia na YouTube'a, więc zapraszam oczywiście. Tu widzę powoli te wyświetlenia się robią. Sobie jeszcze patrzę. A proponowanych jest nawet. Więc luzik. Dobrze. Będę starał się, jak będę miał na przykład Poloranta, jakieś tam będą fajne akcje, to będziemy robić klipy. Skróty małe, jakieś. Będziemy rzucać to na YouTube'a. Więc żeby to było tak fajnie. Patrzę sobie przez mikrofon, bo tak mam ustawione, że mam akurat telefon mam na wysięgniku obok. Łatwiej się miał dostęp do telefonu w razie W. I tak ostatnio patrzyłem, ostatnio patrzę. Wydaje mi się skrót zrobił z tego tematu. A dzisiaj wszedł. No i dobrze, się robi. Kol znak podkreślenia me znak podkreślenia matche znak podkreślenia. Napisał. Kronos dlaczego YouTube'a popsules XD. Ale używaj polskich liter, bo to dziwnie brzmi. Dobrze, czekaj. Speak chat, control panel, voice. Można tak spróbować. Może tak będzie lepiej. Chociaż jak to brzmi ciekawe. O, mój dowódca napisał mi. Bo jutro wracam do roboty, moi drodzy. Czekajcie, muszę mu odpisać. Jezus, kochany.
Czekajcie, tylko odpiszę mu. Kol znak podkreślenia, me znak podkreślenia, Matthew znak podkreślenia. Napisał. Pogbon. Dobra. Dobra, wysłałem SMS-a do mojego dowódcy. Mieszkamy koło siebie i jeździmy razem. Dobra. Dobra, teraz już przechodzimy. Stream właściwy. Ja sobie używam, moi drodzy, tabletu do obsługi traktorów i sprzętu. Mam tu pod ręką go. Oprócz tego, że będę grał sobie... Kol znak podkreślenia, me znak podkreślenia, Matthew znak podkreślenia. Napisał. SMS o treści pomoc. Nick Hatbot. Napisał. Zapraszam na stronę FB Kronos Gra, link w informacjach pod streamem. A, widzicie, jeszcze autoreklamy mi robi. Dobra to jest. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Ona czyta Nika, on czyta treść. Pić coś, kurde. Może być. Mnie wesoło. Dobra, ładujemy się do wiejskiej doliny. Ja tam sobie troszeczkę zacząłem, już jesteśmy, bo na listopadzie nawet jestem. Więc już mamy tutaj porę jesienną. Czemu czyścisz? Nie czyść. A ty, czemu to mi tam coś czyścisz? Troszeczkę tak sobie zrobiłem tą wiejską dolinę, tak troszeczkę na starszy model. Tak troszeczkę podpasowałem Kol sobie znak też. Podkreślenia, me znak podkreślenia, Matthew znak podkreślenia. Napisał. Nie ma auto promocji XD. Ano. I tak samo się będzie robiło. Ale to właściwa autopromocja jest. Przez innego moderatora autopromocja jest robiona. Szklarnia na kamyki. Z Unii mam silosik. Tutaj mamy krampę. Jeżeli chodzi o przyczepkę. Jelonka mamy. Kombajn. Waltrę mam. Będzie pita. Mati. Przestań mi spamić na Steamie. Siewnik, głębosz, pastownik. Tutaj sobie też zrobiłem miód. Z tyłu za tym budynkiem mamy ule, produkcja uli. Akurat na pole wychodzi, wychodzą ule, także to jest też takie rzeczy przemieszkane. Oczywiście mieszkanko, do którego można normalnie wejść. Hmm.
Mati. Powiedziałem ci coś. Wyciszę te powiadomienia z Steama. Nie będzie w ogóle ich słychać. Oczywiście truskawki mi się tutaj robią. Staram się tak po 6 wywożę. Tam powoli mi się też już miód odkłada. Moje pola to są 107, 106. Znak podkreślenia, my znak podkreślenia, Matthew znak podkreślenia. Napisał. Ha, 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 ha. Tutaj mam pszenicę zasianą, tutaj mam rzodkę oleistą, którą będę zaraz tutaj sobie kultywował. Jeszcze tutaj w listopadzie, przed zimą sobie skultywujemy to pole i przygotujemy sobie właśnie je pod wczesnowiosenne zasiewy. I tutaj będziemy mieli, nie wiem, zobaczymy co możemy tutaj mieć generalnie. Owies, słonecznik. Ja bym tutaj wziął soję albo sorgo. Sorgo, kwiecień. Można byłoby coś porobić z sorgiem. Zbiór. Lipiec, sierpień, wtedy można byłoby przygotować sobie pod rzepak i pod jęczmień, dajmy na to, nie? Byłoby to takie przygotowanie pod temperatura na razie sprzyjająca i możemy sobie tutaj działać. Dobra, spróbuję sobie do mojej waltry. Waltra jest o tyle fajna, że można sobie zerknąć, jak sobie zrobię coś takiego, tylko ja sobie muszę rozruch silnika zrobić. Zrobimy sobie rozruch silnika, to ta Waltra robi takie coś. Obraca się. I tutaj mogę sobie sterować jazdą do tyłu. Że bo tyle jest fajna, o tyle fajna ta Waltrka jest. Oczywiście tego trybu nie będę na razie używał, bo nie mam potrzeby takiej. W każdym razie mamy GPS-a załączonego. Teraz sprawdzę, czy mam włączone nawigacja. Na auto paszlinie escape jeszcze to aktywator już załadowano w sumie. Będziemy mogli sobie jechać. Włączymy sobie to opuszczanie. Opuszczamy i lecimy z kultywowaniem pola. Troszeczkę jest ścieżka przesunięta na razie, ponieważ tam dalej mam do linii ogarnięte. Ej. Na GPS oczywiście, bardzo lubię ten GPS, bo nawet jak mam tak zakwaszczenie czy coś, to ładnie to będzie wtedy widać, gdzie mam kolejny raz wziąć, żeby niczego nie ominąć. Czasami tych chwastów tak nie widać za bardzo, więc używam sobie GPS-u. Nie wiem czemu mi tak dziwnie kierownica chodzi. To jest tą kierownicą. Stawiamy się na wjazd. Puszczamy, lecimy. Rzodki folista, pierwsze nawiezienie. Pola to generalnie pole było zachwaszczone. Tutaj była soja albo rzepak. Co jest z tego? Było. Pasy były duże.
W ogóle nie było zaorane pole, więc ja tutaj to sobie zaorałem. Wziąłem sobie oczywiście, użyłem rzodkwi, żeby w tym momencie ją nawieść sobie. Pierwsze to nawiezienie takie w sumie najważniejsze. I moi drodzy, co? Na razie nie mam rozrzutnika nawozu ani wapna. Więc no, na razie chyba nawet nie potrzebują wapnowania te dwa pola. Więc też nie bardzo to tutaj o to zadbałem. Aczkolwiek jeżeli będą dobre ceny, no to trzeba będzie sobie kupić oczywiście rozrzutnik i żeby to mieć w razie W. Ale sobie ładnie to kultywujemy, bo mam siewnik, z którym nie mogę jechać po rzodkwi, tylko muszę ją najpierw albo przeorać, albo skultywować. A że mam lepiej jest wziąć, skultywować, żeby te kamienie aż tak nie wyłaziły. To biorę sobie oczywiście i ogarniam sobie w ten sposób. Zresztą widzę, że są małe kamyki, ale jeżeli się później zasieje jakiś plon, a to z wałowaniem myślę, że powoduje, że te kamienie znikną, a jak nie, no to trzeba będzie zebrać te kamienie i wyrzucić na hałdę. O, chyba nie dojadę do końca tutaj. Czy dojadę? A, dojechałem, dobra. Tutaj to drzewko jest troszeczkę takie przeszkadzające, ale żeby można było zrobić jeden pasek taki. Czekajcie, mam przechwilę sobie. Coś mi się tutaj poprzestawiało w tym GeForce GitHubie. Czekajcie. O, co tu się dzieje? Będę musiał chyba zresetować grę na chwilę. Się tutaj nie wygrzałem, się coś poplątały z kierownicą. Chodzi jakoś tak dziwnie. Czasami to tak jest z tym farmingiem u mnie. Dobra, opuścimy sobie na razie kultywator. Lecimy. Kronosik sobie siedzi. Kultywuje. Kultywatoruje pole. Zbliżam się do końca pola. Dobra. Można wyłączyć, można sobie podnieść. Kupiłem sobie tego lemkena, bo ten lemken jest nawet fajny. Kultywatorek, a na te pola myślę, że w sumie wystarczy. Nie ma potrzeby kupować czegoś lepszego. Bo to nie są, jak widać, takie pola. Wiadomo, jak duże przy gospodarstwie. Po drugiej stronie też na razie nie ma takich dużych. A jak będziemy chcieli jakieś większe, no to wiadomo, na większe to trzeba będzie coś większego kupić. Ale na tą stronę, na tą chwilę nie mamy takiej potrzeby. No, dotrzemy do końca? Dobra, udało się. Nie, czekajcie, ja muszę sobie na chwilę
zastosować gajerkę. Kierownica mi przeszkadza strasznie. Zapiszemy sobie na chwilę. Teraz sobie włączymy ją modowo. O, mi się coś przełączyło z innej gry ustawienia. Grałem sobie ostatnio w tę Dirty 2 i być może mi się załączyło ustawienie z tamtej gry. Strasznie force feedback jakiś taki jest dziwny. Teraz już powinno być dobrze. Zobaczymy. Kierownica opuściła na razie. Dobra. Chyba będzie dobrze. Zobaczymy. Zobaczmy. Wsiądziemy. Rozruch silnika. Coś jeszcze w ustawieniach gry musi być. Włączymy sobie. Dobra, możemy lecieć. Opuściło. Dobra. Czasami. Ja takie mam wrażenie, że puściło. Że mam włączony ten force feedback, będę musiał zobaczyć w ustawieniach później. Sprężyna jakoś działa. Ale praktycznie idealnie żeśmy sobie wybrał długość kultywatora. Puśćmy. I ładnie. Woli mi się tutaj truskaweczki. Też zbierają, więc trzeba będzie to sprzedać. I zobaczymy co dalej. Truskawki, miód. Miód to chyba gdzieś koło lutego trzeba będzie sprzedawać. Nie wiem jak tam truskawki z cenami będą stały. Dobra, to sobie już możemy generalnie wyłączyć. Muszę tylko tą końcówkę tutaj tego pola przejdziemy. Panie, nie podosianym. Pszenica mi tam... właśnie. Pszenica jest w miarę dobrze zrobiona. Więc jej wzrost jest dobry. Chciałbym, żeby to zmarnować. Dobra. Mamy ogarnięte.
Pole na zimę jest gotowe. Tutaj przez zimę pszenica sobie przeleży, przezimuje. Jemy sobie to jeszcze tutaj. Inaczej go nie położę. Moment. Ja jeszcze sobie wyjdę do ustawień głównych. Coś mi się tu nie podoba. Coś mi się tu nie podoba z tą kierownicą. Bardzo mi ją puszcza. Tu jest wszystko dobrze ustawione. Musimy gdzieś tutaj. Wyłączony przecież mój speedback. A co tu chodzi? Jesteś mi tutaj z tobą do używania księgników różnego rodzaju. To tu jest okej. Co tu się z tego bało? Już tutaj nie mam tego. Dobra, wstecz. Ja właśnie myślałem, że mam włączony port feedback. Ale nie mam. O, troszkę modów mam. Generalnie tutaj. Jak widać. No, ale... Farmik bez sam młodów to taki jest mech. Młody są fajne. Nie wiem, czemu nie chcę pójść. Chyba, że jeszcze naprawdę coś tym... Puść. Zobaczę. Powinno być. Trzyma. Co tu jest grane? Nie mam siły. Następny raz będę musiał sobie to jakoś sprawdzić jeszcze.
Co my mamy do roboty? Przypuścimy sobie troszeczkę czasu. Ja sobie tylko sprawdzę ceny. Mamy soi. Soja jest na wzrostowym. Kiedy jest... Soja najlepsza jest w lipcu. W sprzedaży. Chcemy zobaczyć sobie jeszcze... Gdzie my mamy truskawki? Truskawki luty. I kiedy miód? Miód marzec najlepszy ma poziom. Czyli by trzeba było do marca o ile? Nie mam miejsca za bardzo tak, żeby trzymać miód. Więc trzeba będzie go się pozbyć. Ale to jeszcze chwilę, niech tam sobie uleży. Będzie się ładnie zbiera miodek. Robi mi się drugi poziom tutaj. A niech się robi. W każdym razie pole już mamy przygotowane. Ja mogę sobie przepuścić trochę czasu. Zobaczymy następny dzień, jak to będzie wyglądało. I tak nam się tych truskawek trochę narobi. 6 na razie, no do 8 możemy sobie polecieć. Chciałbym tylko sprawdzić, czy tu mi nic nie. Pas, wzrost zbioru 98%, nawiezienie 100%, więc to jest dobre. I tutaj mamy nawiezienie 50%. Dobra, okej. Okay. Może są jakieś. Fajne tematy, orka. No jest orka, tylko że to jest już na dużym polu. I z tym by troszeczkę zeszło. Też nie chcę za bardzo. 56 pole. 56 to 100. To jest tylko ile tam 5000. To 18. Nie znam tych pól. 118. No trochę by zeszło. Ale kontrakt jakby zrobił, to by przytulił trochę kasy. Zawsze to coś. Zbiory plonów. O Jezu, nie. Tylko nie ziemniaki. Ani buroki. Nie lubię. Jakoś nie przepadam za tym tematem. Ja jestem ciekaw, jakbym sobie kupił. O, to bawełna. Bawełna to jest w ogóle nieopłacalna. Dużo wkładasz. Fakt, że tam masz jakieś tam te koski, ale... Z tą bawełną to tak jest. Wolę się opierać na normalnych plonach jakichś. Podoba mi się ta zielonka, bo poglądałem sobie troszeczkę. To jest też nawożenie. No nie ma jakichś kontaktów fajnych. Niestety. Szkoda. Gdyby to być może coś zrobił. Więc na razie jedyne co mogę zrobić, to sobie mogę pocisnąć czasem. I zobaczyć, bo tam mogę mieć już... Jezu, mnie się kolejne piętrują. Pod tym. To już trzeba było z tym pojechać. Jak to zaraz z tym miodem stoimy? Miód. Fabryka
kilka płatków, tendencja rosnąca. Aby powoli ruszył z czasem jeszcze. Do jakiej kwoty nam tu rośnie? Chcę wyciągnąć w sumie jak najwięcej się da. Właśnie fabryka płatków wygrywa. A tu już spada. Dobra, tu już zatrzymuje się. To w sumie. Dobra, to pojedziemy sobie z miodem. Coś zarobię kasy. Jeszcze zobaczę, gdzie to jest ta fabryka płatków. Nie znam na tej mapie jeszcze miejscówek. A tam u góry. Dobra, czyli tu w prawo to już wiem, gdzie jechać. Co wy nie chcecie? Lecie. Troszeczkę się zwiesiły chyba paletki. A raz ja tutaj załadujemy. Na tą jedną skrzynkę wezmiemy. Upadli, żeż, patrz, no. I to mi załadowało, no nie wierzę, ty. I. I mi to mi tak nie rób, gościu. Dobra, teraz możemy jechać. O, truskawki też by warto obchnąć. Mi się jeszcze nazbiera tych truskawek. Znaczy to jakaś kasa jest. W kierownicach, kurde, mi się ciężko powie. Kol znak podkreślenia, me znak podkreślenia, Matthew znak podkreślenia. Napisał. Kronos Professional Driver prosto z San Francisco. Nie, bo z Wiejskiej Doliny. Nie z San Francisco, tylko
Dolina wiejska. A to różnica, panie. Ty mi nie obrażaj wiejskiej doliny. Kol, znak podkreślenia, me, znak podkreślenia, Matthew, znak podkreślenia. Napisał. Nie. Co nie? I co, my mamy tutaj wjechać? O to chodzi. Jezu, jak opornie idzie ta kierownica. Tutaj? Serio? Okej. 10 tysięcy padło. Zawsze to coś. Nie, czekajcie, bo mnie denerwuje ta kierownica. Dajcie mi chwilę. Ja sobie muszę... tutaj to... Sekunda. Mnie normalnie nerwica nas weźmie. Jakiś błąd mi wszedł do kierownicy. Zobaczymy teraz. No! Teraz od kierownicy podziała. To był błąd w samej kierownicy jakiś. Skoczył. U ustawienia wszystko jest ok, ale sprzęt się zbył. O, teraz ja mogę prowadzić, panie. Teraz to już jest minut malina. Dobra, lecimy sobie po truskawki teraz. Ogarniemy sobie truskawki jeszcze. Teraz ja mogę kierownicą kręcić. Nie ma oporów takich. Ja nie lubię w farmingu mieć opory jakieś w kierownicy, bo... Szkoda to w... prawie roli. Szczerze powiedziawszy mi. Tak, delikatnie. O tak. Ładnie idzie. Dobrze, cieszy mnie to. Polecimy sobie teraz po truskawki. Zobaczymy, gdzie są truskawki. Dobrej cenie do sprzedaży. Sprzedamy, bo i tak myślę, że do lutego to przez jedną partię truskawek będę miał do ogarnięcia na spokojnie. Sprawdzimy sobie, gdzie tutaj będzie można sprzedać truskawki. Ja sobie to włączę w ten sposób. Mamy truskawki załadowane. Lubię ten sposób ładowania. Dlatego lubię tego Nissana, bo ten Nissan nie ma możliwość auto-loadingu. Dobra, trwa zapisywanie. Okej. Okay.
Pokaż mi truskawki. Cena jest rosnąca. Może by coś jeszcze urwał z tej ceny. Tak troszeczkę. Warto z tym iść do góry, czy niekoniecznie? Tak. Powiedział średnio. A w sumie to bym sobie... Dobra. Na targi. Lecimy. Targi też tam gdzieś na tym kierunku są. Nawet nie znam jeszcze dokładnie tej mapy, więc to na razie to wszystko oznaczam. Zacznę na mapie. To jest tylko, że po lewej stronie, dobra. Po lewej stronie. Aż miło teraz kręcić tą kierownicą. Sobie troszeczkę sprzedamy tych truskawek. Dobrze, to jakaś kasa wpadnie dodatkowo. Gdy trzeba było kupić jakiś sprzęt czy coś. Nie patrzę się jest. Ja oczywiście grzecznie nie pod prąd, tak jakby się nakazała, sobie podjadę i wy macie coś dalej. Nie wiem co przyjechałem, ale coś przyjechałem. No tutaj macie dobrze. Kawałeczki są sprzedawane. O, 3000. It's good. Aż zobaczę co tam się potrąciło. Nic w sumie takiego nie mogłem potrącić. W miarę normalnie. A jednak coś potrąciłem. Potrąciłem. Serio? Znak potrąciłem? Wie to co? Tego, żebym się nie spodziewał. Ono sprzęt drogowy. Szalony, aż się rozpędził.
I okej, mamy opróżnione miejsca. Się powoli robi kolejny. Czy mi się uda na lusterko cofnąć? A po tym lusterku w ogóle nic nie widać. Luka, znak podkreślenia, jestem. Napisał. Chodź na alo. Dzisiaj ja sobie gram farminga. Dzisiaj odmóżdżenie. Dzisiaj odmóżdżenie, panie. Dzisiaj taki chill. Jutro do roboty idę, to wiesz. Trzeba się odmurzyć, trzeba tylko na chillku. Wiesz, jak gram non stop Valoranta, no to mi gorzej idzie, a tak to jak sobie zrobię przerwy, dzień chociaż. No to jest wtedy okej, nie? Nie rośnie chwaścik, dobra. To mamy porobione. Listopad, to teraz będziemy mieli grudzień. W grudniu raczej nic nie mamy do roboty, jeszcze tylko sobie sprawdzę. Jak tam nasza produkcja truskawek? Woda. A jeszcze woda jest, dobra. Mówię, no tutaj się robi cały czas, także produkcja trwa nadal. Więc truskawki tak czy siak będziemy mieli. Ciągle tam będą truskawki wchodziły. Nam się robi elegancko. I tutaj oczywiście już sobie pszeniczca zimuje. Już sobie tutaj do końca zimuje. Patrzę sobie jeszcze na wieżę. A, nic się nie zmieniło. Także tutaj spokojnie, luzik. O, tu są kamyki, ale to. Myślę, że po wałowaniu zniknie. A jak nie, to jeszcze są w takim stanie kamienie, że nie będą mi to przeszkadzały zbytnio. Dopiero jak już będziemy mieli na kolor czerwony praktycznie, no to trzeba będzie te kamienie pozbierać. A na tą chwilę możemy sobie spokojnie kontrakty zobaczymy, czy coś jest. Kultywowanie. 116 to jest duże pole. Orkę o tej porze robią jeszcze. Nie może być. 56 pole. Można byłoby sobie jakieś pole zrobić w sumie. Może to parę groszy by wpadło. 68. 8 69, 68 to 100. No, troszkę by zeszło z tym. Za 5000. Trzeba będzie sobie jeszcze jedno pole kupić jakieś. Myślałem na tym 110. To jest dłuższe, tutaj można było zawsze coś na tym polu porobić. Tylko zobaczymy, co tu jest generalnie, co się dzieje.
Wydzielone w 50%. A już jest generalnie po orce. Co widzę. Chciałbym się tutaj z tym polem zaprzyjaźnić. To zawsze było dodatkowe pole do roboty. Ale tu można byłoby rzepak albo soję siać. No im większe pole, tym lepiej. Takie rzepak czy soja to bardzo mało sypie. Ile będzie kosztować ono? XM 110. 60 tysięcy. Właśnie pokaż, co tu jest do zrobienia na nim. Zaorane. Dłubane. Zielony nawet. Wymaga zaorania. Nie wymaga zaorania. Wapna też nie wymagałoby. I kamień ma trochę. Kuszące. Dobra. Zostało mi 66 tysięcy. Dobra, to w sumie tu jakoś ta tekstura tak jakby była po zaoraniu wykultywowane. Weźmiemy sobie, żeby coś zrobić, to zrobimy sobie kultywację na tym polu. Gotujemy sobie pod zasiew. I będzie gites. Panie sobie wyrównamy to pole. Nie aż miło się jeździ traktorem teraz. Wygląda tekstura jest jakby po tym, po orce. Nawet zachowuje się traktor, jakby był po orce. Dodatkowe pole. Też. Tak trzeba będzie nawieść. A jeszcze sobie sprawdzę jedną rzecz. Ja powinienem normalnie sobie zasiać. Dobra, do czego sobie skultywuję? A tu mam bronę przecież przy tym. A dobra, to w takim razie nie tak zrobię. Włączymy. Ja sobie siewnik. Nie wiem, czy mogę siać, czy nie. Teoretycznie nie mogę.
Dobra, jak nie mogę, to sobie skultywuję. Się lepiej jeździło później. I wyżej weźmie się. Tu jest kultywowanie, dobra. Tak mi na struktura. Była, raczej to było orane, nie kultywowane. Pole też takie z momentami jest nierówne. Jeszcze idzie, bo miedzy. Miedza, panie, leczy palce. Już tak chciałem, żeby tamta część była wyrównana. I jeb w drzewo. W ogóle u mnie dzisiaj padał śnieg, też paskudnie. Cały dzień ciemno. Dzisiaj tak człowiekowi nie chciało. Napiłem się kawy. Pogoda nie jest po prostu tragiczna dzisiaj. Śnieg ruszy. Chlapa. I pruszył mi teraz, nie wiem. Leki dzisiaj wziąć. Niestety jeszcze muszę dać leki. Ale już niedługo. Dokończyć to, co mam. I koniec. W końcu będzie. Spokój z lekami. Jak ja nie lubię brać leków, to sakra. W tym szpitalu mnie tak nafeszerowali tymi kropówkami, tymi wszystkimi, że... Mój organizm na pewno z tego powodu nie był zadowolony. Ale trzeba było niestety. Dobrze, że obeszło się bez operacji, bo groziła mi operacja. Generalnie. Ale na szczęście lekarze ogarnęli temat za pomocą leków. O, bo to tak trochę słabo wyglądało, szczerze powiedziawszy. W sumie ja tu już byłem na 100% przekonany, że pójdzie operacja. Byłem w takim stanie, że... Panie, blok operacyjny pod nożyk, lecisz. Ale na szczęście obeszło się bez... Ale swoje wycierpiałem niestety. Nikomu nie życzę takich bólów, co ja miałem te bóle. Była tragedia.
Mam nadzieję, że już to do mnie nie wróci. Dobra. Część pola ogarniętego. Gotujemy to pole na wiosnę. Najwyżej tak, w marcu zasiejemy rzodkiew. Już będzie można siać rzodkiew wtedy. W kwietniu polecimy ze zbożem którymś. Albo sorgo. Soja. Kwiecień. Któryś z tych. Zbóż sobie weźmiemy, ogarniemy. Będziemy mieli pole przygotowane pod właśnie te mniej plonowe tematy, gdzie jest naprawdę plon mały, hektara, na przykład pszenica, czy owiec, czy to jęczmień, to sypie. Ale rzepak, soja, kukurydza w sumie. Rzepak lubiłem? Lubiłem. Słonecznik. To takie plony, gdzie warto na trochę większych polach sobie siać. Więc też tak uczynimy. A zawsze to więcej kasy będzie, może to zarobek dla gospodarstwa będzie dodatkowy. Będą dobre ceny, będzie można sprzedać. A te kamienie takie żółte, on powinien zniknąć. Powinny zniknąć. Teoretycznie. A, to mamy sobie, polecimy tędy. Nie denerwujemy się. A jeszcze troszeczkę, 2, 3, 4 przejazdy i będziemy to mieli.
Te kwiatki jeszcze kwitną teraz w grudniu. Jeszcze takie 2,5 razy będzie przejechać. No już będę miał zdobywane te pole, takie przygotowane pod zasiew. Będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. No chyba. Sprawdzę jeszcze. Ono jest częściowo nawiezione. Sąsiada, zajedziemy sobie trochę na miedzę. Sąsiad nie udusi. Tak nic nie rośnie. No dwa razy jeszcze. Będziemy to mieli, ale... Tak myślę, co tutaj będziemy siać. Kur na razie i tak nie mamy. Więc mnie to jest obojętne. Myślę, że jakąś soję czy coś w tym stylu wyciągniemy. No i mamy pole zrobione. I w marcu będzie można sobie już siać. Zastanawiam się, czy z tej rzodkwi trzeba było jeszcze raz ją skultywować. Siewnik. Nie chcę za bardzo współpracować z rzodkiewką. Puścimy w jednym nabuszeniu. Nie robić
paru prac jednocześnie. I że nie wiem, pożyczę sobie rozrzutnik albo kupię sobie ten. Kupię kosztu nawozów. Sobie jazdem przejadę. Budynki też starałem się tak utrzymać w jednym klimacie. To jakoś wyglądało. Sobie poszukałem na stronach z modami tematów. No i coś tam się udało wynaleźć. Nie wiem, że to nawet wygląda sobie. To jest jedna paczka, nie? Tylko ten dom jest z... Skąd? Z Felsbruma? Felsbruma. Ale też taka ta dochówka jest podobna w miarę. Tego ściągnąłem sobie na tą gospodę. No jeżeli Polska, no to Polska też jest polskie silosy, Unia, nie? Ładnie nam się choć nawadniają truskawki. I już ładnie mamy 4 sztuki. Git majonez. Coś miałem sprawdzić. A nie tutaj. Tutaj. Co taki obskiwacz zrobił? Do nawożenia. 700. Paleta chleba, nawet paletę chleba mogę kupić. To jest ciasta. Ja nie wiem, że mam takie te dodatki. Tkanin. Jedną beczkę by trzeba było kupić nawozu. Tak czy siak. Ile jest też cenia. Dostały. Pod nazwą różni.
Będziemy myśleć. Myślimy nad tym. Zawsze się sprawdźmy, jak to jest. Tak, to by można było to ogarnąć. Kwiecień to jest sorgo, soja. Sorgo i soja. Zobaczcie, jak będzie sypało. Chociaż widzę, że tutaj... Bardziej by się po całą soję garnąć. W tamtym polu. A do pszenicy, tutaj przy tym polu z pszenicą. Można byłoby owies w sumie wsadzić. On i tak sypie. Zbiór byłby w lipcu. Przygotować sobie tutaj pole na jęczmień. Albo pszenicę, a na tym, gdzie pszenica dałoby jęczmień. Żeby zmieniać to. No, a to dużo damy soja. Tak będzie najbardziej chyba optymalnie. Nie wiem, co tam rosło wcześniej. Ale... trzeba będzie... próbować. Ale przesuwamy sobie czas. Zima, styczeń. Truskawki to i tak są 800. 36 w lutym będą najwyższe miały. Najwyżej w lutym będą. Do lutego i tak trzeba byłoby truskawki przetrzymać. No w sumie mogę sobie załadować na samochód i niech czekają. Będzie robiła następna partia. Stawek. Już mamy na luty. Parkujemy tutaj. W środku. Na nie ciągnik trzymamy. Sobie czeka na luty. To będą się robiły kolejne. Miód nam się powoli też odkłada. Czyli tak nie będziemy zbyt biedni. Początek sezonu. Będzie można coś ogarnąć sobie. Dobra, to lecimy. Sobie to leci. No niewielkie koszty ponosimy.
trzeba ponieść koszty jakieś. W lutym mamy truskawki. I w marcu mamy miód. 842. Ponad. Tylko pytanie, czy będziemy mieli więcej. Tu już spada. Dobra, bierzemy sobie targ rolny. Polecimy na targ rolny. Później drugiej części lutego też coś tam zrobimy. Zawsze to jest jakaś kasa, nie? Idziemy na targi rolne. O, powyżej jest kwoty górnej. Za tym idzie jeszcze większy zarobek. Może nie być tak kolorowo. Trzeba wykorzystać moment, póki cena jest powyżej tej, która jest proponowana. A tutaj nas jednego tego możemy sobie spokojnie wozić Nissankiem. Ewentualnie można... Mam taką przyczepkę, kurczę. Będzie ciężko nią wykręcać. Na tym miejscu wystarczy, że tutaj jest... Świerowia. Widzieliśmy te targi. To parę groszy wpadnie. Co na coś jest? Nie. Żeby tam to jeszcze partię przywiózł. Chyba lepszej ceny nie będziemy mieli. Weźmiemy, dowieziemy jeszcze te. W marcu trzeba będzie ten miód wylić. Fajne się pożywa.
dwóch brakuje, trudno. Żyjemy to. Zrobimy to pasami i jedziemy, to zwieziemy. Padnie coś, 2800 już padnie, może 2600. A zawsze lepsze tyle niż nic. Jak coś to będę miał kasę na nawóz. No, opryskiwacz. Jestem ciekaw skąd, żebym zgarnął znak. Zwróciłem uwagi. Gdzieś musiałem zapodziać. Ładnie idzie. O trójki. 2500. O! Może być. Może być. Nieźle. Ja i tak mam, jak widzicie, złotówki. Tylko, że bez przewalutowania. I to są takie same ceny, co bym miał w euro, tylko że w złotówkach. Jak wezmę przewalutowanie, no to będzie cena, że będzie konto większe, nie? A ja mam bez przewalutowania. Tego są ceny takie jak w euro. Mi się wydaje bardziej realne. Te ceny są. Gdybym miał sobie bez euro na złotówki przewaltować. Troszkę bym miał tego gelda. Bym nie musiał się zastanawiać, czy wziąć towar, czy nie pchać jeszcze towaru, czy zmagazynować sobie. A tutaj trzeba sobie na obrót pieniądza robić jednak, bo będzie potrzebne na inne tematy. Za bardzo do tej strony. Wyśmieć normalnie. Stareczko, nawet stareczko. Stareczko powiedz przecież. To nie ja. No,
Obok łyżek. Dobrze, jest, nie trzeba coś. No okej, okay. No, mamy sprzedane. Tu jeszcze mi się robi miód. Miód sprzedamy w marcu. Wypchamy temacik. I tak na razie nie mam miejsca tutaj zbytnio do roboty. Jak sobie przeleci ten luty. Generalnie. Nie mam nic przeciwko temu. I marzec mamy. Dobra, powoli zima mija. Kolejne truskawki nam robią. Tu będzie to wstawało. I teraz tak. Czy my będziemy... Najbliżej niż 50%, to już kij. Więc najbliżej zrobimy to... poprzez ten... Poprzez co? Nawóz. Zawiedziałem po prostu. Soja w kwietniu. Tu miałem zrobić sobie owies. Dobra, tutaj sobie zasiejemy teraz owies. Dobra, idziemy do traktora. Jest nawiezione coś tam. Późniejszy jest najwyżej. Ogarniemy go do nawozu. O właśnie. Działa. Podał w tej walce. Boże, proszę bardzo. Shift. P. Stawia się, dziękuję. Serenki się pojawiły. Jest szerokość. Tylko nie to. Idzie. Dobrze. Niech idzie. Tu będziemy mieli obiaz. Teraz. A później sobie zrobimy płodozmian. Tutaj damy pszenicę. Jak on wyrośnie. A tam damy jęczmień na to pole obok. I będzie ok.
Sorry, sąsiad. Jak trzeba. Wiemy. Łowiec robi. Nie ma tyle kamieni. Wiemy, co się zwołuje. Zwołowanie. Psuć. A te pole nie trzeba mieć większego siewnika. Na tym większym silnikiem tutaj to byłby problem. Trzeba było sobie jakoś tutaj tak poogarnąć, żeby będzie dobre, jak się połączy te pola. Te dwa pola można by połączyć, to trzeba było kupić pole i oba złączyć ze sobą. Wtedy byłoby git, nie? Byłoby takie jedno większe pole. Też. Muszę do góry. Jakby te dwa pole nawet połączyły, bo fajnie. Pole kwadraciak by wyszedł. Ale też by było z... dość sporo z niego, mi się wydaje, jak na polskie takie realia. Tutaj mapa przedstawia bardziej klimat polski. Dużo małych pól. Też te pola mogłyby być takie bardziej, wiecie, pikuśne, nie? Momentami. One są takie bardziej prostokątne. A mnie to w sumie nie przeszkadza. Mogłoby być coś tak jak na Sokole, tylko teraz to Sokole jakaś wyszła wersja 2.0. Powiem, znaczy widziałem przynajmniej 2.0 wersję map Sokole. Powiem szczerze, jakoś średnio mi się tutaj zrobimy coś takiego. Zrobię tutaj odcinkę, było łatwiej przy tym. Drzewku ogarnię, jeszcze jedno zrobię w stronę. Widzę, że tutaj przydłużę rzepkę ciasnawą, ale było z tej miejsca, to sobie taką pierdyknę se. O, niech se będzie. I teraz będzie mi tutaj o wiele fajniej stawić pod. Sianie w tą stronę.
jedziemy na GPS-ie, to możemy sobie trochę pojechać z kabinki. To by nie. Sąsiad sobie tutaj orał. Sąsiada wyrosła rzadkie, która mi tam wypadła z... Nie moje pole, ale zasiałem. Pamiętam bardzo. Generalnie ja to tak bardziej do i czwary. O, Ursusy, fajne są Ursusy, ale... Szkoda, że tych... Fabryka Ursusa upadła i nie produkują jakichś nowych Ursusów. Mogły być fajne te Ursusy, ale no niestety jedno słowo niewłaściwej osoby, a fabryka Ursusa kaput. Chyba wiemy, kto jest tą niewłaściwą osobą, która prowadziła do tego upadku. Ale nie będę tutaj tego nazwiska wypowiadał, ponieważ temat jest polityczny i przeciwnicy mogą się oburzyć, jak ja śmiem nawet taką osobę mówić. Ale cóż, taka jest prawda. Przez tego człowieka wypowiedź fabryka padła, właściciel chciał sprzedać ją za bezcen. No i poszła w obcy kapitał. Niestety. A mogło być tak pięknie. Czasami warto się ugryźć w język i nie mówić kilku słów za dużo. To może przynieść poważne konsekwencje dla firmy państwowej. Chyba duma Polski, a wyszło tak, że duma Polski upadła. Tak się cieszę, że już nie będę musiał słuchać tego, jak on wiele dla Polski zrobił dobrego i ma plany kolejne rzeczy dobre robić. Jak on takie dobre rzeczy robi dla Polski, że firma Ursus upada, ja podziękuję.
Nie tylko Ursus upadł przez niego, nie? Wiele innych firm polskich. Małych firm polskich też poupadało dzięki niemu. Ale... To nie jest debata na... takie rzeczy. W takim miejscu jak Twitch. Nawet YouTube. Nie wypada. O tym gadać, tym będzie, że to jest kanał gamingowy. A ten temat bardzo się mocno opiera o politykę. Aczkolwiek mnie to boli. Kończymy zasięg 5 minia. Powolutku. Teraz sobie go weźmiemy. Zbałujemy. To by nam lepiej tutaj to urosło. Zobaczymy. Teraz tutaj kawałek owsa sąsiadowi zasiejemy. Taki drobny błąd, ale... Jeżeli nie należy do nas pola, nie powinniśmy mu w ogóle zasiać czegokolwiek. Jak jakby się dotknęli. Ale... Wybaczam to. No i tak tam zasieje swoje. Jeszcze dwa przejazdy. Nie będziemy mieli, bo się muszę go czekam. Woda. Czyli dolejemy wody. Też sobie znalazłem szczepkę na wodę z modyfikacji. Takiej małym zbiorniku tam się mieści 1000 litrów. Dla mnie większa tutaj niepotrzebna jest ta generalnie przyczepka. Nie miałbym jej gdzie trzymać, to taka malutka. Ze sporą zawartością się mu przydaje. Jeszcze akurat będzie raz i będziemy mieli ogarnięte. Tam raz na raz stało. Jeszcze deszcze wiosenne się wydają. To widzę. Powinno mi zasiać. Pszenicy. A, wejdzie tutaj pomiędzy. Krótkę.
dostajemy. Dajmy jej sianie z głowy. Dajmy na tą chwilę. Jeszcze tamte pole nam zostanie do obsiania. Siany. W sumie sobie przewieziemy tutaj na tamto pole. Tam miała być soja. Weźmiemy sobie wał uprawny teraz. Proszę, jak tam woda w tym w skawkach. A, nic się nie trzeba wlewać. W razie wody jest. Partyjka. O, wszędzie. Spałujemy. Oręczowe kamyki powoli się robią, ale to jeszcze nie jest problem. Nie ma co zbierać kamieni, bo z tego nic nie będzie w sumie. Jak już kamieni będzie, to się chowa w glebie z wałowania. Ładne kamyki się wychowają. Na razie zbioru mienia nie będziemy robić. Też się schowały. Się nie schowają. A jednak się schowały. Do tej i chowamy glebę się kamienia. Podejrzewam, że nawet w ogóle nie będziemy mieli kamienia na wierzchu. To idzie ładnie. Godzinkę sobie
tego streama. To kończył, bo będę musiał się przygotować na jutro do roboty. Muszę się troszeczkę uogolić, że tak powiem. Wyglądam jak dziad, zapuściłem się przez tą chorobę. Nie chciałem się kompletnie przez tą chorobę tutaj. Ani nie chciałem się w ogóle golić. Chciałem się sobie przygotować jeden temat. Ale myślę, że te 3 godzinki farminga to tak idealnie mogą być. Ja już mówiłem to wcześniej troszeczkę, w wcześniejszych streamach. Jakoś na razie po tej chorobie nie mogę też wbić się na taki wyższy poziom, że streamuję przez ileś tam godzin. Dlatego też gadałem z Bartkiem z fundacji. I w grudniu nie robię streamu charytatywnego. Nie mogę dojść po prostu do siebie. Kurczę, no, jednak na tym streamie charytatywnym, który miałbym robić, no to te 12 godzin trzeba siedzieć. Przynajmniej ten jeden dzień, tak? A to robimy zawsze 2 dni. Po prostu, no, zdrowie jest ważniejsze dla mnie w tym momencie. A wiem, że jeżeli nie będę zdrowy, no to nie pomogę dzieciakom, nie pomogę fundacji. A myślę, że w czerwcu już, znaczy w czerwcu, czerwiec, lipiec, gdzieś na tamtych rejonach, terminach, ogarniemy stream charytatywny, wakacje. No bo mówię, teraz no, ta choroba trochę mnie tak, też mnie tak wybiła, też się tak źle czułem, że no nie jestem w stanie po prostu robić długich streamów tak na razie. Próbuję, ale na razie mi to słabo wychodzi ten z tymi długościami. Ale myślę, że jak dojdę do siebie już tak na dobre, a to już będziemy działać sobie na dłuższe, na dłużej. Przynajmniej te 5 godzinek, tak jak było zawsze. No ale jak na razie, no to musieli nam wystarczyć te 3 godzinki. Też i myślę, że no, też materiał jakiś tam w miarę okej jest. No, też trzeba było, bo nie było pochowane gdzieś. Brakowało. A tutaj jest kawałek. No i wychodzi na to, że mamy całe pole bez kamienia. Kamień się schował do gleby. To też między innymi się to wołuje. A kamień powoduje niszczenie sprzętu, więc oszczędziłem sobie też troszeczkę tematu z tym związanego. Tam widzę już powoli mi skawka się ogarnia. Zobaczę, czy tu jest jakieś zachłoszczenie. No nie ma zakwaszczenia, to dobrze. Tu mamy zasiane owies z 50%. Tu mamy za pszenicę. Jak my tam ze sprzedażą? Teraz to miód będzie. 3,4,6. Na targach rolnych się opłaca. To jest spadek. Pamiętasz, nie mam czekać czas.
też nie mam chyba na tyle miodu. A jeszcze trzeba by chwilę przeczekać. Drugi połowie marca się sprzeda. Czekajcie, przepuścimy to przez drugą połowę marca. Spadkowo. To jeszcze by się opłacało ten miód. Ciekawe, ile tutaj ta restauracja by przyjęła. Jak już brać, to już brać tutaj, bo tu jest ile? 387, a tu mamy 392. Jakie mamy do sprzedania? Co nam się to robi? Dobra, zabierzemy trochę tego miodu. Korzystajmy. Fakt. Mamy ten miód w dobrej cenie w miarę. Pod kobal. I po. Trochę przybagowało. Ale dobra, no powiedzmy, że jest dobrze, nie? Ja już wiem, na czym polega ten błąd i chyba będę musiał tam tego moda wywalić, bo ten jest jeden taki mod, który może to powodować. Wiesz, nie będę musiał zbierać po drodze z miodu. Generalnie lecimy na targi. To tu jest w miarę dobra cena. Cieszy mnie to. Trochę truskawek opniemy. To rozmarzę, więc tych truskawek będziemy mieli sporo. Też trzeba było te truskaweczki łopnąć. Chyba też tutaj zabierzemy. Takie ceny w miarę. Okay, chyba że piekarnia będzie miała lepsze.
I rady drogowe. Gdzie jest ta cena truskawek w miarę? I tak nie będzie. Rośnie coś. Podnieśmy czas. Gdzie rośnie piekarnia? Zatrzymało się. Ryzykujemy dalej. Dawaj do piekarni. Skubek wpadnie. Skiwacz. Dobrze mieć taki swój dodatkowy dochód w czasie szklarni. Miodu przynajmniej. Dopóki nie ma się kur czy owiec, no to w sumie owce są chyba kury są najłatwiejsze do utrzymania, bo owcom to trzeba tylko dać drobę i wody, a kurą tylko pszenicę. Chyba, że to nie jest to miejsce. Tak, nie jest to miejsce. Pierdziliłem. Miejsce. Ja tu to myślę pokarnie. Który to tu jest? O tutaj, Boże Święty. Porypały. O, jakie przecinki. Yeah.
Idziemy do piekarni. Do niej. O, poszła. Kasa idzie. Wszystko zbierz. No i dobrze. Kolejne. Kolejne złotóweczki na konto. 3000, tam 8000. Powoli. Kasa jest. Nie wiem, znaczy na mi tam jeszcze stoimy dobrze, więc na razie nie muszę kupować. Ale będzie trzeba kupić, to się kupi. Fajna jest ta wioska dolina. I przyjemny klimacik. Jest tutaj 5 gospodarstw, które można sobie zrobić. Ja akurat sobie to ogarniałem. Jeden z gospodarstw. Tak, dla mnie to w miarę praktyczny temat jest. Tu mam stację meteorologiczną. Sprawdza mi przy okazji pogodę. Dobra, marzec. Trzeba tutaj kontrolować ten... A co to być? Trzeba tutaj jeszcze postawnikiem przejechać. Nie ma. A, czyli to mamy sobie ogarnięte. Można sobie... puścić. Sprawdzam, czy nie ma. Wiecie, można sobie przelecieć tematikiem. Dobra, i tutaj już sobie stopujemy. Tu jest trawa, tu jest to. Sorki. Chciałem się wyciszyć. O, za kierownicę się biorę. Skoro tutaj na razie nie mam czasu, tam mam tylko...
Dobra, weźmiemy się za zasiewanie. Potrzebujemy tam... co? Co ja? Skróty. I z nim. Stuję ładnie. Idziemy do kowacza taki fajny. Tak dziwnie trochę to. Nie, no ale okej. Czyli to będzie burak chyba. Zaczęli tak równo. Nie, to burak nie. Słonecznik. Chyba słonecznik to będzie. Wiemy ten. Że ominiemy to drzewo. Też będzie słoneczny. Czy ta kamyki co mi się udaje? No fajnie, bo klimat się tam ma pomimo wszystko. Widziałem tą zielonkę. Ta zielonka z tego DLC. No, ma taki polski klimacik fajny. Fajnie to wygląda. To mały problem. Przewód.
Prosto mi tutaj dawaj temat. Tu jest taka łąka też. Ja czy będziemy na ją wykupić w razie czego? A tak, to by wykupienie teren. To jakby miał owce, prawie można byłoby skubać. Raz przyjdzie. Problem. Pozbywamy się problemu. I dobra. No i sobie już robić tak jak się chce. Opuszczamy i lecimy. Soja. Mogę sobie tutaj stawiać kamerki. Tą opcję, tą kamerkę boczną. Kamyczek jest pomarańczowy, dość gruby. Sorry.
Ja się przytrzymamy. Pole chyba z kamieniami. Nie, chyba tak na pewno. Ona trochę nam zniszczy sprzęt, ale... Ale trudno się mówi. Nie wiem, czy damy radę do końca zasiać, ale postaram się. Muszę zdecydowanie większe troszeczkę pole. Jak woli to będzie szło. Ja mówię, na te takie przy gospodarstwie to tak się troszeczkę nie opłaca brać większego siewnika, bo są malutkie, tym bardziej, że są drzewa blisko jakoś tak ustawione, że mógłbym się nie wyrobić, a ten mały siewnik jest idealny w sumie na to. Jak na razie to będę używał sobie tego siewnika. Więc pokażę wam, jak obsługuję sobie tematy tutaj przy kierownicy. Kupione pod parniga elegancko zrobienia. Klawiszologię sobie fajnie tutaj przysłałem na tablecie. Z tego korzystam. Podniosł się.
O, ten... Ta Waltra to ładnie mi tutaj pracuje na tym wyspie. Gospodarstwo mam ją od początku, od wybudowania tej gospodarki. No to już troszeczkę sobie ona tutaj porobiła tych... pól. Nie tylko. To tam misję sobie robiłem na orkę nim, na tym traktorem. Ojej, przepraszam was. I nawet fajnie to wszystko śmiga. Podoba mi się to, że ona ma ten sky taki zrobiony, ten dach ten fajny. Kolorowany taki jest. A że trochę brudna, no to brudna, trzeba będzie umyć po sianiu. Jeszcze trzeba będzie temat złapać, ale dzisiaj to już nie będę wołał chyba tego sobie. Nie będę kręcił wałów już. Żartuję. Nie. Na tą ścieżkę. Połowa zrobiona. Pola. Prawda. Na mapie. Pomarańczowo. Tu już jest pomarańczowo. A, czyli jak będzie na czerwono, to trzeba będzie to zbierać. Trzeba będzie zbierać kamień. Zbierać, pożyczyć zbieraczkę. Na kupę. Nie zasiać sąsiadowi. Soi. A fajnie się też, że ono brudzi.
Tak widać, że ona była chwilę na tym polu, gdzie zwapnął. Już brud ziemi się pojawia na niej. Tak ja lubię patrzeć, jak to wszystko pracuje. Przed ma daje by jakimś robolem. Jakimś łowcem. Lekko mglisto poddali. Fajnie to jest. W tej mapie. Na początku nie byłem za bardzo do niej przekonany. Nie bardzo miałem na nią pomysł. Ale dałem jej drugą szansę i tak poczekałem szczerze. Nawet. To nic dziwnego, jak daje mi tam 5 gwiazdek na 5 możliwych. Na różnych stronach. Zmieniły z jednej strony, z drugiej strony dni. Z tego kamienia trochę. Właśnie, czy w wolnej chwili nie będę zbierał tego kamienia? Nie będę zbierał tego kamienia, ale... Cezarus. Troszku. Pierwszy tydzień to po powrocie ze szpitala to przeleżałem praktycznie. Siedziałem sobie chwilę. Ale tak powiem szczerze. Siedzenie było... 2 godziny posiedziałem. A 3-4 godziny spałem. Bo w szpitalu się nauczyłem to, żeby przetrwać szpital, należy spać. I dużo spałem w szpitalu, od kroplówki do kroplówki generalnie. Od wejścia pielęgniarki, czy zmierzyła ciśnienie, czy nie wiem, podała zastrzyki jakieś. No, dostawałem też przeciwzakrzepowe. No, podejrzewali, że tam może dochodzić do martwicy częściowej jelita cienkiego. No ale na szczęście jakoś tam się to dało
antybiotykami zbić zapalenie. Zapalenie, no wiesz, tam było. Tak naprawdę się dowiem 19 grudnia, co mi jest. O, idę na badania. I dopiero wtedy będę wiedział, co i jak, z czym. Ten. Pierwsze przypuszczenie to miałem, że w ogóle to jest martwica części jelita. Okazało się później, że to jest skręt jelita. Ale to się da jakoś lekami zrobić, ogarnąć. No ale na wszelki wypadek przygotowali się też na operację. W razie gdyby coś nie tego, leki nie zadziałały, no to operacja. Dobra, mówię, nie ma problemu, mówię. Żebyście mnie wyleczyli, mówię. Ja tutaj nie leżę dla przyjemności, tylko po to, żeby wyzdrowieć, tak? No ale z dnia na dzień te leki pomagały, no to lekarze odstąpili od operacji. No i mówią, leczymy lekami, no to mnie tak nafaszerowali lekami, że przez tydzień czasu to nie mogłem dojść do siebie. Dlatego też tak nie streamowałem, nic nie siedziałem praktycznie. Tyle o ile sobie wsiadłem tylko tak posprawdzać, poaktualizować sobie tematy, żeby... A później było, żebym nie miał jakichś tam zaległości z aktualizacjami. Troszeczkę tam w Eurotracka sobie zagrałem. Siedziałem sobie tam 2 godzinki i klaskę jakąś tam sobie robiłem. Poszedłem do łóżka się przespać. I tak dzień w dzień było. Przez cały tamten tydzień. A w tym tygodniu już troszeczkę lepiej tak. Więcej sobie siedziałem niż spałem, więc było ok. Jak z tym jedzeniem, to miałem straszny problem przez pierwszy tydzień. Tam się żyło na kroplówkach. Znaczy, mnie to teraz w sumie wszystko smakuje. Nie ma, że czegoś nie lubię. No, bo jak się cały tydzień żyło na kroplówkach. I nagle dostaje się zupkę jakąś, prawda, zmiksowaną, bo zmiksowana musiała być. Inaczej mój żołądek i jelita by tego nie przyjęły. Ale to zawsze zupa jakaś była. No teraz doszły już kanapki i tak dalej, nie? Powoli się... regeneruję z jedzeniem. Aczkolwiek dalej trzeba tą ostrą dietę dość w miarę. Dali mi, lekarz mi dał spis rzeczy, które mogę jeść. No i spis rzeczy, których nie mogę jeść. No i ten drugi spis mocno mnie zabolał. Są rzeczy, które ja lubię, a nie mogę. Nie mogę, bo po prostu bo organizm ciężko trawi na przykład niektóre rzeczy.
może dojść do podobnego problemu. Tego bym nie chciał. Dobra, moi drodzy, zakończymy sobie tutaj sianie. Będziemy kończyć stream, jeszcze wam pokażę ten mój tablet, jak to mam zrobione. Zakończymy sobie to pole. Ja sobie w międzyczasie to zwałuję, zobaczę jak sytuacja jest z tymi kamieniami, bo ile zostanie, to zostanie, a ile kamienia wejdzie do gleby, to wejdzie. Będziemy kończyć, bo ja muszę zjeść kolację, mówię, ogarnąć jeszcze na jutro do roboty. Pierwszy dzień powrotu są najgorsze po długim czasie niebycia. Bo nie ogarniasz, co się dzieje, co z czym i jak. Skrawek sobie zasiejemy. Czekaj, to już włączę sobie. Poradzimy bez. Dobra, bo jeszcze umyślę. Sprzęt już jest tak uwalony, że masakra. Elegancko mamy to. Opuszczamy to. Opuszczamy narzędzie. Idziemy z tym. Będziemy jechać na skutek, pojedziemy sobie normalnie. Jak Błodzia przekazała. Muszę trochę poprawić jeszcze ten teren. Umył go troszkę na koniec. Trzeba umyć. Niech nie będzie takiego syfu. Trzy procent uszkodzeń ma. Ile masz uszkodzeń? 9%. Okej. Uszkodzenie to masz. Ta Waltra cały czas pracuje, więc nic dziwnego. Na razie Waltra chowamy. Na dzisiaj to już wszystko. Co mamy do ogarnięcia? Włączamy. Siadamy. Zamykamy. Kol znak podkreślenia, my znak podkreślenia, Matthew znak podkreślenia. Napisał. O.
to o. Dobra. Moi drodzy. Jeszcze wam pokażę to, jak mam to ogarnięte sobie. Przełączę na inną scenę. Na razie mogę odpiąć. Moi drodzy. Mam tablecik. Ten tablet. W ten sposób wygląda. Co prawda, możecie słabo to widzieć. Kol znak podkreślenia, my znak podkreślenia, Matthew znak podkreślenia. Kiedy walo, nie wiem. Napisał. Kiedy alo? Tu mam wszystkie przyciski do... do... farminga. Na dole mam ustawianie GPS-u. Tutaj w tym miejscu. Cały ten rządek jest do GPS-u. A tu jest między do podnoszenia, uruchamiania silnika, do ustawiania tempomatów, ustawianie czas. Ładowanie, załadunek, rozładunek. Co tu jeszcze mamy? Otwieranie pokrywy, wystawianie rury od kombajnu, zmiana maszyn, zmiana kamery. I to jest wszystko tymi tutaj przyciskami sobie ustawiam w farmingu. A jak mam tutaj też widać foldery główne. Ja na przykład mam gry, które uruchamiam sobie przez wciśnięcie przycisku. Tutaj więcej mam tak. Na razie to jest testowe, także to na przykład mam do Eurotrucka. Przyciski do obsługi w ciężarówce. Pomaty, biegi i tak dalej. Styk jeszcze mam. Do Fernbusa mam. Najwięcej to jest do Simraila. Do pociągów to jest aż tyle przycisków. Nie wiem, nie wszystkich używam, więc trzeba było to troszeczkę zmienić. I oczywiście do obsługi streamu też mam na tablecie wszystkie tematy ustawione, tak? Tak to wygląda u mnie. I sobie mogę zmieniać. Fajny program, przydatny. Używam go nawet, gdy nie jestem w streamie, tylko jestem tak sobie po prostu gram, sobie używam i sprawuje się fajnie na to. Samo no, tablet jest non stop włączony, więc też trzeba pamiętać o tym, żeby go ładować, bo ileś tam godzin wytrzyma bez ładowania, a później trzeba już sobie go ładować, żeby podpiąć go pod ładowarkę, żeby nie padł, nie? Dobra, moi drodzy. Ja wam dziękuję serdecznie za dzisiaj. Widzimy się. Nie wiem kiedy. Zobaczymy, jak będę się czuł. Może jutro się zobaczymy. Nie wiem, ale to muszę pomyśleć. Jutro pojutrze mam drugą zmianę, więc możliwe, że jutro się zobaczymy. Jak nie będę bardzo zrypany po pierwszej zmianie, po pierwszym dniu pracy, po takim długim niebieciu, chociaż mam wrażenie, że będzie jutro co robić. Nie gwarantuję 100%, ale może się uda. Dobra, moi drodzy. Dzięki wielkie za dzisiaj. Dobrej nocy.